Cześć wszystkim, witam Was na dzisiejszym filmie. A w dzisiejszym filmie bardzo fajna rzecz będzie. Bo ta rzecz będzie właśnie nietypowa, bo na lato, ale jest dopiero początek wiosny, ale właśnie najlepiej kupicie przed latem, żeby nikt tego nie wykupił. Więc jak widzicie, ogromna butla, ona jest w ogóle ogromna. Z pięknymi napisami wakacyjnymi, w ogóle lato i wszystko śliczne. Na razie nie mam się do niczego przyczepić, ale jest po prostu jednym słowem śliczna butla, jest ogromna. I tutaj, to co już tutaj mam, to jest 5 czy tam nawet parę litrów, bo dużo bardzo lałam, a jest dopiero tyle w tym. A jakby tyle było, to masakra na cały dzień na plaży. I to jest właśnie taki kufer. I tutaj ma takie otwarcie. Takie. I jest taka dziura, żeby tutaj wlewać wodę lub napój. A tu jest taki kranik, z którego można do szklanki na przykład coś wlać. I można to trzymać na plaży. Bardzo fajnie, na jakimś biwaku. Jeżeli jesteście na biwak przez cały dzień, to możecie takie coś, cały kufer nalać wody, picia soku, multivitaminy, jest dużo napojów. O to zobaczymy najpierw jak, ja zaraz wam powiem firmę, koszt, ile kosztuje, czy się sprawdza i czy w ogóle się opłaca. Dobra, mam tutaj szklankę. Najpierw trzeba przekręcić w ten sposób ten kran i go otworzyć. Widzicie, jeżeli się otwiera, najpierw trzeba przekręcić, potem otworzyć i dopiero wtedy będzie leciała nasza woda, więc bardzo fajny mechanizm. No i można się normalnie napić. A propos, to jest takie piękne, były jeszcze kolory chyba niebieskie. Niebieski, takie jakby najważniejsze, czyli to i te napisy, niektóre były niebieskie, niektóre zielone. Ale widziałam różowy, bo to mi bardziej przypomina lato, takie ładne tutaj letnie kolory. I nie, nawet jeżeli się nie wyparzy, to nie śmierdzi plastikiem, nic. I jeżeli chcecie zanieść, to jest taka rączka przenośna i jest bardzo dobra, bardzo mocny to jest plastik. I jest bezpiecznie, nic się nikomu nie stanie, jak widzicie. Bardzo na razie mi się podoba, nie mam nic, żadnych minusów, jest ogromna, zobaczcie. Wow. Tyle picia to dla jednej osoby może starczyć na, nie wiem, na tydzień nawet. A dla rodziny to może być na jeden cały gorący dzień plaży. Więc bardzo polecam, teraz firma, cena i te takie ważne rzeczy. Nie wiem, czy to jest firma, ale tak tutaj jest napisane It's summertime, czyli jest czas, nie wiem, letni. Jest jakaś naklejka w każdym języku. O, tu jeszcze są. To jest w ogóle 3,5 litra. Tutaj wszystko pisze na etykiecie. Jest jeszcze naklejka, bo tu trochę pozmieniali. Czy w ogóle coś tu się zmieści? Nie. Tu nic się chyba nie zmieniło. Po prostu na to naklejka, nie wiem czemu, ale dobra. No, ma 3,5 litra, więc dużo się pomieści. Czyli co, no, a cena kosztowała 13,99 chyba, nie chcę Was oszukiwać, od 13 do 14 zł, bo pamiętam 13 widziałam, ale tej reszty z groszami niestety nie, a no nie wiem, nie lubię reklamować sklepów, ale kupiłam ją w Sterze, w takim dużym sklepie po prostu, w tym dużym zawsze. No jest ogromna, śliczna, jest mega.
Bardzo mi się ona podoba. I w niebieskim też jest bardzo śliczna, ale mi się bardziej kojarzą właśnie te kolory, które są tutaj z plaidem. Tu może być sok, cokolwiek, co chcecie. Tylko nie polecałabym takich cieplejszych napoi, bo to jest plastik i nie wiadomo, czy by pękło, czy nie. Ale takie chłodzone napoje lub z temperatury letniej idealnie będą tutaj pasowały. No więc co, bardzo mi się spodobało to i takie tanie, takie super, bardzo fajne. Jeszcze raz Wam pokażę, jak to się robi. Najpierw, jeżeli jest tak właśnie ustawiona wajcha, trzeba ją przekręcić obojętnie z której strony, żeby była w naszą stronę, prawda? Tak jak jest kranik, tak samo musi być ta wajcha. Podnosimy ją, że jeżeli chcecie samemu tak trzymać, to będziecie cały czas trzymać, aż się naleje. A jeżeli nie chcecie, to musicie mocniej, 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 aż takie kliknięcie będzie i samo będzie się lało. Nie będzie takie ruchome. Tutaj. Zawsze leję na bok szklanki, żeby właśnie nie było takiego czegoś. Tak robię. Jeżeli starczy, to po prostu już wyciągacie. Musicie zaczekać, aż wszystko jakby wykapie. Tak troszeczkę otrzeć szklanką. Zakręcić z powrotem. I się pytaliście, czy działałoby, jakbym tutaj otworzyła. Nie wiem. Zobaczymy. W sumie też. Więc po prostu wygodnie jest tak o, a bokiem. Odrobinkę, ale najlepiej tak jak ja robiłam. Dobra, po prostu trzeba to do góry pociągnąć. Jest bardzo fajne i na lato by się zdało. Super, ja kupię sobie jeszcze te niebieskie i zrobię wtedy filmik. I jeszcze miałam Wam pokazać rzeczy, którą kupiłam. Tak, kupiłam od nowa taki do jakby długopis do touchpada, tym razem innej firmy. No bo tamten niestety go... On się nie popsuł, lecz ja go popsułam. Przypadkiem dosłownie obcinałam coś tam obcinałam. No, dobra, papier obcinałam nożyczkami i nie uważałam w ten sposób. Tylko mam nowy, tym razem czarny, bo tamten był taki szary. I powinien działać, bo ta firma już używałam i jest też bardzo dobra. Kosztował mnie ile? 5 zł. Ten był tym razem tańszy. No a więc co? Tutaj możemy się stuknąć zdrowie. I zapraszam Was do następnego filmu. I jeżeli Wam się podobają takie hole z takimi letnimi rzeczami, taki przed latem, fajnie właśnie kupić, prawda? Bo co jak tego nie będzie, a Wam się tak to spodobało w lato? To jest mega, ja sobie kupię tego więcej, żeby przetrwało do lata. Jest bardzo fajne i ma w ogóle materiał, ma bardzo mocny plastik, jest mocny. Zależy w jakim miejscu, prawda? Ale nie sprawdzajcie mocności jakimś nożem czy ostrym narzędziem, bo możecie obetrzeć. No i będzie się z niego ciekło. No to co? Się wystraszyłam, po prostu mi tak było. No to powinniśmy się pożegnać i widzimy się w następnym filmie. Chyba dzisiaj, może jutro. Po prostu do następnego filmu. Pa! PS, zasubskrybuj mój kanał i zalajkuj ten film i moje inne filmy, bo jeżeli zasubskrybujesz i naciśniesz ten mały dzwoneczek, to dostaniesz powiadomienia o nowych filmach i będziesz może pierwszy lub pierwsza. I jeszcze jedno. W ten piątek będę miała kotka i oczywiście zrobię o tym filmik od razu, jak wrócę do domu z moim małym kotem. Z moją kotką. Jest jeszcze taka malutka i zobaczymy, czy Wam się spodoba. Nie powiem Wam, jak wygląda kotek, bo już wtedy nie wejdziecie. Na miniaturkę też nie wstawię kotka. Zobaczyć, musicie najpierw doczekać się tego filmu. I w piątek po prostu wstawię film o kotku. No to co? Do następnego filmu. Pa!